Hej, z tej strony Kamil. Dzisiaj ocenię grę Battlefield Heroes. Grę darmową, w opisie znajdzie się link do rejestracji późniejszego pobrania gry. Gra ta jest grą jakby wojskową, można tak powiedzieć, zręcznościową, która no jest zrobiona w dosyć kreskówkowy sposób. Grafika jest zrobiona tak właśnie kreskówkowo, jak również i muzyka. Bo muzyka też jest taka dosyć bajkowa. No, gra jest ogólnie bardzo fajna. Możemy grać tutaj trzema postaciami. Żołnierzem, najbardziej popularnym. No, żołnierz charakteryzuje się tym, żołnierz jest taki pośredni, że jest dobry i tam na długi dystans, i na krótki, na wszystkie jest. Na wszystkie jest, nie ma jakiegoś takiego swojego ulubionego stylu walki, tylko jest po prostu średni. Komandos biega, lata z nożem, ja właśnie jestem komandosem. Komandos jest dobry na bardzo krótki dystans i bardzo daleki. Z bardzo krótkiego tnie nożem. No ja głównie używam właśnie noża. Nóż ma niesamowicie wysokie obrażenia. Można na jednego hita kogoś zabić spokojnie. O tutaj raz, no na dwa hity akurat teraz poszedł koleś. No i na bardzo daleki dystans ze snajperki można, ale dużo, ja widziałem różne filmy z Battlefield Heroes, dużo komandosów uważa snajperkę za, no jakby za broń podstawową. I ja tu chciałbym wszystkich naprostować, że to tak nie jest, że ta snajperka to jest broń drugorzędna i jej należy używać tylko jak, powiedzmy, dojście do tej osoby, do której chcemy otworzyć ogień, będzie bardzo ciężkie. I dlatego to jest też nie. I nie można po prostu, nie można do niej dojść. To wtedy ze snajperki owszem, ale tak to lepiej komandosem się ukryć, bo ma taką możliwość, tak jakby schowania się, i wtedy znika i go nie widać, i podejść tam, bo z noża, powiedzmy, mamy uszkodzenia w granicach 50, a ze snajperki 15. I w ten czas, jak powiedzmy 3 razy zdążymy strzelić z karabinu snajperskiego, to już się przed nim zorientuje, się schowa i później zaraz otworzy do nas ogień. Także to, co chciałem powiedzieć, ale się trochę chyba za bardzo rozgadałem. No i strzelec, który jest dobry na krótkie i średnie dystanse, ale bardziej na krótkie też, bo ma, różni się tym od żołnierza, że żołnierz ma dużo lepszą celność i żołnierz ma też jak wolniej, mniejszą szybkostrzelność, także mniej strzałów może oddać, przez to uszkodzenia w czasie są mniejsze. Ja gram akurat i komandosem, i żołnierzem, i strzelcem, no ale najwięcej komandosem, tu mam 13 poziom, maksymalny w grze jest 30. Tak pucham z tego kolesia, zabrałem. Tam patrzę, czy kogoś by zabierli. O, jest tu ktoś. On stoi, chyba ktoś go zostawił. Zabijemy go sobie. Jest. Szczepan Pel zdobywa ostatnie zabicie. Plus 5. Nie wiem czego to jest plus 5, no ale to był akurat deathmatch. Wygraliśmy 30-0. Wspaniałą przewagą. Myślę, że czas pozwoli na jeszcze jedną rundkę. Tutaj się nalicza punkty. Tutaj widać, jaki mamy poziom, ile tam zarobiliśmy doświadczenia, pieniędzy, tutaj status naszych misji, a niżej mamy taką jakby tabelę wyników, gdzie widać ilość punktów, zabicia i fragi i umarcia. Nie wiem, co powiedzieć, umarcia. Punkty się zdobywa dzięki właśnie uszkadzaniu przeciwników. Nie liczy się, ile zaliczyliśmy fragów i ile uszkodziliśmy, tylko ilu właśnie, jakie uszkodzenia. I też, no tu ktoś bardzo nieładnie
wysiadł z samolotu, kiedy ja byłem pasażerem. Jeżeli wysiądzie pilot samolotu, to automatycznie samolot spada. Ja akurat siedziałem na skrzydle i musiałbym wyskakiwać, ale na szczęście udało mi się jeszcze wsiąść i uratować ten samolot. W kierowaniu samolotu tutaj nigdy nie byłem dobry. No ale szczególnie w tej grze to się bardzo ciężko to się prowadzi. Nie wiem, tu chyba nikogo nie będę strzelał, bo to mi wychodzi wyjątkowo kiepsko. Chyba gdzieś tutaj chyba wysiądę sobie. Można użyć spadochronu, ma się ich nieskończenie wiele, a tu kolesia. Potraktujemy nożem. Ależ to zrobiliśmy, jesteśmy sprytni. O, tu ze sejfa, a tu już nie mam szans. Pewnie chyba nie dostałem, bo jak miałem 23 życia. Właśnie ilość życia widać po lewej stronie na dole. Na środku, na dole są umiejętności, broń, tak jakby szybki pasek, tam zmiany uzbrojenia. No i po prawej stronie tam wskaźnik przeładowania. Tutaj widać znaczek nieskończoności, no bo noża się, wiadomo, się nie przeładowuje. Mogę nieskończenie wiele razy tam tym nożem kogoś zaszlachtować. Tutaj akurat wybrałem sobie snajperkę, także widać 8 strzałów ma ta snajperka. Ona jest dosyć szybko strzelna. Tutaj ten snajper nie ma tak fajnie jak w innych strzelankach. Bo jak mówiłem, jedno trafienie zabiera około 15 punktów życia. No jeżeli trafimy w głowę, no to około 2 razy więcej. No ale to jest dosyć trudno trafić. Tutaj chyba nikogo nie widzę, tak, o jest, no ale czołgu przecież nie przebijemy snajperką. Tam jest ktoś, ale zasłaniego skała. Tu chyba nic nie zdziałamy. Trzeba będzie gdzieś indziej iść. To jest szczęście, że to był mój. Właśnie też powiem o jednej nierealistycznej rzeczy. Jeżeli powiedzmy przez przypadek ktoś nie zorientował chyba. Halo, jak napisy takie. Jak jest plus ileś, jakaś liczba, to znaczy, że tyle... O, szado mnie, a to już nie zdążę. Ajajaj. Właśnie mówiłem o tych liczbach, co się wyświetlały. Które to one pokazują, ile zdobyliśmy punktów doświadczenia przez zadawanie obrażeń. Jeżeli na przykład się pokaże 30, to zabraliśmy komuś 30 punktów życia i dzięki temu zyskaliśmy 30 punktów doświadczenia. Jeżeli napis jest na biało, oznacza to, że był to zwykły strzał. Na czerwono, że wrogowi pozostało dość mało HP. Nie wiem dokładnie ile, no ale mało, w granicach 20%. A jeżeli się trafi taki napis na żółto, przecież na złoto, to o, tu widzę, jego widać z pewnej odległości, tak. Właśnie tak niewyraźnie, tak jak teraz. Bo było widać. Teraz chyba przegram, bo mam mało życia. 27, 12, 8. No i padłem, ale już niedużo mu się zostało. O czym to ja mówiłem? Już nie pamiętam chyba. No dobra, mniejsza z tym. Może coś powiem jeszcze o umiejętnościach. Podstawowymi umiejętnościami. A, mówiłem właśnie o tych kolorach, tych liczb. Właśnie tu było pokazane na czerwono. To znaczy, że mało ma. Że ten gracz ma mało HP. Od tego teraz zejdziemy. Od tyłu. I też się może trafić tak, że na złoto jest napis. To oznacza trafienie krytyczne, które zabiera dużo więcej życia niż zwykłe. Zwykłe zranienie przeciwnika. Otóż nasz. Widać także komandos zniszczył go. Teraz może o umiejętnościach. Komandos ma taką podstawą właśnie to chowanie się, dzięki której jest nic niewidoczny. O, tutaj też tego pana zeszlachtuje. To chyba był ten sam, co przedtem go zabiłem. O, jest. I drugą właśnie to taka niebieska poświata, dzięki niej, jak widzicie, można biegać szybciej. Ona dodatkowo daje swoistą tarczę. Taką tarczę, która ma wartość 10 HP, czyli że mogą tam nam 10 HP zabrać i nam to, powiedzmy, nie zabierze życia. Olole, ale zdarzy. No ale zabijemy coś przynajmniej, także w tym samochodzie. No tu właśnie znikłem, to jest ta umiejętność. Żołnierz ma takie dwie podstawowe, jak dla mnie to podstawowe. Ma taką leczenie, także może się uleczać za darmo. Ja tu niestety muszę korzystać z bandażów czy z jakichś mikstur, no które niestety dosyć dużo kosztują. Na to ma za darmo, no ale to jest w ramach takiej umiejętności. Żołnierz, przepraszam, strzelec. On tu
Mało mu HP zostało, no i go zabiłem. A no i ma jeszcze drugą umiejętność żołnierz, taką, to się nazywa kupa granatów, że rzuca granatami, które po prostu no ranią przeciwnika dość mocno. A strzelec ma taką tarczę, taka jak moja, tylko że moja ma wartość 10, a strzelca chyba 30 albo 35, nie pamiętam już. No i wybuchająca beczka. To jest taka, że... O, tu czołg. Wybuchająca beczka, czyli że rzuca takimi jakby wybuchającymi beczkami, które też ranią przeciwnika dosyć mocno. Tu. Tego czołga tu mam tak, taki granatnik ręczny, jak tutaj plus 4. O, już na czerwono. To znaczy, że mało życia mu zostało. A, to już chyba... O, już go nie ma. O, tu tam kogoś. Ktoś tam jest chyba, skoro tam strzela. Zobaczymy, zobaczymy. Tutaj się ukryję i poszukam. Nie schował się tu, bo to też był chyba komandos, także... O, jest, 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 jest. A, cwaniaczek? Też komandos. Russian hero. Są pozy. Właśnie tutaj odgrywam taką... Czas na herbatkę. Dlatego, że jeżeli zabijemy przeciwnika... Ojej, ojej. Jeżeli zabijemy przeciwnika, on widzi nas przez 5 sekund czy przez ileś i przez to, odbywając różne pozy, możemy się z niego naigrać. O, tylko się rozwinęłem. Też są tacy, którzy wchodzą do bitwy, a nie chce im się grać, więc tylko tak stoją. To skutkuje przy trybie bohater wzgórza, gdzie trzeba przyjmować rakiety i co pewien czas dolicza nam się to 100 doświadczenia. Tak za nic, po prostu za to, że jesteśmy w... że właśnie przejmujemy jakąś tam rakietę. Tu chyba stąd sobie pojadę, bo ten koleś ma od Panzerfausta ręczną taką wyrzutnię rakiet, która no jest bardzo groźna dla czołgów, bo on we mnie bardzo łatwo może trafić, a ja w niego już dużo ciężej, bo jest malutki, a uszkodzenia są podobne także. O, tego spróbuję zabić. Aj, sorry, to mu się. Aj, to. O, zwycięstwo. No, także to chyba już będzie tyle, bo już czas się kończy. Gra bardzo fajna, polecam. Moja cena to 9 na 10. Jak mówiłem, w opisie znajdzie się link do rejestracji pobrania. Mój login to pl, dolne podkreślenie szczepan.pl, także można mnie szukać. Z mojej strony to tyle. Hej.